Cześć, witajcie, ja jestem Rotan i witam was bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj zrobimy sobie kolejnego książkowego taga i szukałem czegoś takiego, co nie będzie polegało tylko na dopasowywaniu odpowiednich książek do odpowiednich kategorii i ewentualnie tłumaczenia dlaczego, a bardziej coś w stylu właśnie takich pytań troszkę bardziej otwartych, że mogę się wypowiedzieć, udzielić troszkę takiej szerszej odpowiedzi, a nie tylko związanej z książką, a również troszkę z moim życiem, moimi poglądami i tak dalej. I padło na powiedz mi szczerze BookTag. Gdzieś go właśnie w odmętach internetu znalazłem. Myślę, że tyle słowem wstępu wystarczy. Bez dalszego ociągania się możemy przejść już do tych właśnie pytań. Okej, pytanie pierwsze, czyli która książka mieszka u ciebie najdłużej? I jeśli chodzi o takie książki, na zakup których nie miałem wpływu, no to myślę, że będzie to albo jakiś Kubusz Puchatek, albo jakieś wiersze Brzechwy czy Tuwima, albo opowieści braci Grimm w takiej, mam taką ładną w niebieskiej twardej oprawie wielką księgę. I no wiem, że one tam były od zawsze, stoją na tych regałach od zawsze, znaczy regały, meble się, że tak powiem, zmieniały, książki natomiast nie. A jeśli chodzi o takie książki, na które już jakby miałem troszkę większy wpływ przy zakupie, więc mówiłem na przykład rodzicom, że te książki właśnie chcę, no to z pewnością będzie to ta książeczka, prawda? Czyli Potter, bo to jest chyba taki pierwszy mój świadomy zakup, że to chciałem przeczytać i to chciałem, żeby mi kupiono, więc myślę, że ta książka jest odpowiedzią na to pytanie. Drugie pytanie, czyli co czytasz obecnie, jaką książkę przeczytałeś ostatnio, jaka czeka na ciebie w kolejce? No i jeśli chodzi o to, co czytam obecnie, no to jest to Tropiciel Pauliny Händel, czyli drugi tom Zapomnianej Księgi, kontynuacja Strażnika, którego recenzję mogliście już na moim kanale zobaczyć. I ja myślę, że będę kontynuował akurat recenzowanie tej serii, bo no skoro zacząłem od pierwszego tomu, a będą trzy wiadomo, no to sobie będę po prostu recenzował każdy kolejny. Książka, którą ostatnio przeczytałem, no to jest Dwór Szronu i Blasku Gwiazd Sary J. Maas, czyli ta taka, powiedzmy, nowelka, tom 3,5, że tak powiem, a książka, którą mam zamiar przeczytać jako następną, to wydaje mi się, jeśli nic tak szybko nie wyskoczy, no to myślę, że to będzie w końcu ten reportaż Nie oświadczam się Wiesława Łuki. Pytanie trzecie, czyli jaką książkę wszyscy kochają, a ty nienawidzisz? I no tutaj jest problem, bo ja generalnie książek no nie darzę uczuciem nienawiści po prostu. Nie mam takich, które mi się absolutnie nie podobają i chciałbym się ich jak najszybciej pozbyć ze świata. No oczywiście są takie, które po prostu no obrzydzają mnie na samą myśl, jakby, że coś takiego powstało, że ktoś coś takiego wydał, ale no to nie jest coś, co ktokolwiek kocha. No i wydaje mi się, że nie. Są takie, które wszystkim się podobają, mi tak niespecjalnie, czyli między innymi Niezgodna, seria Niezgodnej. Więzień Labiryntu też nie był jakiś taki super, był przyjemny, ale tak po przeczytaniu stwierdzam, że to nie było nic takiego wybitnego, ale tak, żeby nienawidzić, to nie mam takich książek. Pytanie czwarte, jaką książkę wciąż powtarzasz, że przeczytasz, a dobrze wiesz, że tego nie zrobisz? I myślę, że w moim przypadku może to być Sherlock, bo mam... Jakby nie ze względu na to, że historia mnie nie ciekawi, że jej nie przeczytam z tego powodu, tylko dlatego, że akurat to wydanie, które mam, bo dostałem jako nagrodę na zakończenie liceum 3 wielkie tomy wszystkich właśnie opowieści Sherlocka i no one są po prostu ogromne, a jako że no... Ja nie mam troszkę możliwości, mógłbym je tutaj przetransportować, ale czytanie pewnie tego
no, wymaga takiego, że trzeba usiąść gdzieś, położyć sobie tą książkę na jakimś stole czy coś i ją tak wertować właśnie. I ja myślę, że po prostu nie będę miał okazji, żeby coś takiego zrobić. Chociaż, no, bardzo chciałbym się za to zabrać. I jest też ten problem, że no, mam to w zbiorach, więc no tak będę musiał czytać jedno, odkładać, wracać. I myślę, że to też może być problematyczne. Ja mam nadzieję, że ja to przeczytam kiedyś, jeśli nie w tych książek konkretnie, bo tych książek myślę, że jest spora szansa, że mi się nie uda, ale jako osobne, może jakieś drugie wydanie będę kupował, jeśli będzie jakieś super ładne, to mam nadzieję, że w końcu tę historię uda mi się przeczytać. Bo na razie, jeśli chodzi o Sherlocka, no to czytałem tylko Psa Baskervillów i to było gdzieś jakieś 6 lat temu. Wydaje mi się jeszcze w podstawówce, może w no to więcej niż 6 lat temu. Może w gimnazjum, już nie kojarzę tak precyzyjnie. Natomiast no pozostałe studium w Szkarłacie i tak dalej, to jest coś, co ja bym chciał bardzo poznać, bardzo, bardzo jakby mnie nęcą te historie detektywistyczne, szczególnie jeśli chodzi o Sherlocka, ale no nie wiem, kiedy będę miał okazję się za to zabrać. Pytanie piąte, jaką książkę planujesz przeczytać na emeryturze? I oprócz tych, bo mam nadzieję, że na emeryturze będę jeszcze fizycznie w stanie czytać, no to chciałbym jakieś nowości, chciałbym nadrabiać to, czego nie udało mi się dotychczas przez te 67, prawda, lat przeczytać, ale na pewno w takim właśnie podeszłym wieku, no może nie podeszłym, ale na emeryturze chciałbym ponownie przeczytać Vonnegutta, bo mam nadzieję, że do tego czasu będę miał już wszystkie jego prace i mam nadzieję, że do tego czasu zapoznam się ze wszystkimi jego pracami więcej niż raz, bo na pewno Vonnegut to jest taki twór, że to trzeba przeczytać więcej niż raz i za każdym razem się będzie jakby inaczej trafiało troszkę głębiej, troszkę w inny sposób, inne spojrzenie będzie miał człowiek, no bo oczywiście lata lecą i mam nadzieję właśnie z tego powodu chciałbym przeczytać to w wieku, powiedzmy właśnie gdzieś tam 70 lat, żeby już jako człowiek z dużym bagażem doświadczeń móc spojrzeć na te historie i odnaleźć w nich coś nowego. Pytanie szóste. Odwieczny problem z ostatnią stroną. Czytasz od razu, czy spokojnie czekasz na to, jak skończysz całą książkę? No i dla mnie odwiecznym problemem to nie jest i nigdy nie było, dlatego że ja nigdy na te ostatnie strony nie patrzę, zawsze czytam całą książkę. Pytanie siódme. Przedmowy, posłowia, wprowadzenia są potrzebne, czy to tylko marnotrawienie czasu i papieru? Przedmowy i dedykacje zawsze czytałem z podziękowaniami, jakimiś posłowiami. Miałem raczej takie olewajskie podejście, że no, historię już poznałem, to mnie troszkę nie interesuje, chociaż teraz się coraz bardziej do tego przekonuję. Znaczy nie jest to coś, co praktykuję przy każdej książce, natomiast jeśli jakiegoś autora lubię, no to jakby zaglądam do tego bardziej dlatego, że mogę się dowiedzieć z tych podziękowań chociażby czegoś o autorze albo z tego posłowia. Więc nie uważam, że to jest strata papieru na pewno. Nie każdy musi to czytać, ale według mnie dobrze, że to jest, bo jeśli ktoś chciałby troszkę bliżej, jakby troszkę więcej pobyć z autorem i jego przemyśleniami, to myślę, że jest to dość przydatne akcesorium. Pytanie ósme. Z jakim bohaterem książkowym chciałbyś się zamienić na życia? I no ja generalnie chyba nie chciałbym, znaczy nie chciałbym przeżywać czyjegoś życia, bo te historie, które czytamy zazwyczaj zawierają w sobie jakąś tragedię, zawierają jakieś takie nieprzyjemne rzeczy. Nie wszystkie oczywiście, ale większość tych ciekawych jednak te tragedie zawiera. No jakby Harry nie miał rodziców, prawda, to było straszne, dużo osób mu w życiu poumierało, sam się musiał ze śmiercią zmierzyć i no nie chciałbym jakby przeżywać jego życia, oczywiście chciałbym przeżyć własne życie jako czarodziej, ale
ale jego życia akurat nie. Myślę, że jeśli już, to, to taką postacią byłby Will Herondale, czy Arondale, jak to woli, z Diabelskich Maszyn. Tutaj jest, piękny. I on jakby też nie miał w życiu łatwo, prawda? Jeśli ktoś czytał, to oczywiście wie, ale najbardziej chyba ciągnie mnie do tego, bo to byłaby epoka wiktoriańska, prawda? Jakieś tam motywy steampunkowe by były, a ja no kocham tamten okres po prostu i myślę, że chciałbym się w nim móc odnaleźć. Pytanie 9. Czy masz jakąś książkę, którą wiążesz ze szczególnym okresem w swoim życiu? I tu daruję wam już Harry'ego Pottera, nie będę tego po raz kolejny mówił. Powiem natomiast o Szukając Alaski Johna Greena, bo jest to książka na pewno bardzo ważna dla mnie, bardzo istotna na pewnym etapie mojego życia. I istotna między innymi pod tym względem, że to był pierwszy i ostatni jak na razie raz, gdzie spotkałem się z dość niesamowitym uczuciem, że to, co ja myślałem, pokrywało się z myślami Kluchy, czyli głównego bohatera. I to był jakby, książka do mnie przemawiała, ja byłem się w stanie z nią bardzo utożsamić, z głównym bohaterem niewątpliwie i czytałem ją w wieku nastoletnim, gdzie to był okres właśnie pierwszych miłości, takiego, no, książka dla nastolatków czytana przez nastolatka, więc no, odbiorca i okres się zgadzały, były odpowiednie, no i trafiało to do mnie bardzo. Bardzo się utożsamiałem, tym bardziej, że no, Szukając Alaski, jeśli ktoś czytał, no, to nie jest jakby takie love story, no w ogóle w zasadzie, to nie jest takie love story, tam nie ma miłości takiej ani szczęśliwej, ani jakiejś takiej spełnionej, więc na tamten czas była mi bardzo bliska, zresztą jest do dzisiaj. Pytanie 10. Opowiedz o książce, którą zdobyłeś w nietypowy sposób. I ja tutaj mam baśnie Barta Bidla, których co prawda nie zdobyłem w jakiś niesamowity sposób, bo fakt faktem, jeśli ktoś szukał kiedyś, to wie doskonale, że no nie da się tego dostać, to w tym wydaniu nie da się tego dostać. Ja za tą książkę zapłaciłem ponad stówkę. Nie żałuję, chociaż to jest takie, jakby, no to jest dla mnie taki skarb po prostu. I kupiłem ją od pewnej dziewczyny. W zasadzie kobiety już chyba. Samo pozyskanie nie jest ciekawe, no bo to była normalna transakcja. Natomiast musiałem wtedy robić troszkę za psychologa, co już jest dla mnie osobiście troszkę zabawniejsze. Troszkę mnie tak wewnętrznie rozgrzewa też, bo koniec końców wydaje mi się, że jakoś tam pomogłem, przynajmniej tak stwierdziła ta dziewczyna, jakby nakreślając tak ogólnie sytuację, no to sprzedawała te książki dlatego, że troszkę jej się w życiu nie układało, nie była pewna rzeczy pewnych związanych tam i z przyszłym ślubem, i z przeprowadzką, takimi rzeczami, a ja, cóż... Mimo że młodszy, to w jakiś sposób, mam nadzieję, pomogłem. I jest to takie, myślę, najbardziej wyrazisty przykład pozyskania przeze mnie książki, więc postanowiłem, że jego tutaj umieszczę. Pytanie 11. Jakiej książce pokazałeś najwięcej miejsc? Ja generalnie bardzo często te książki zmieniam, prawda, bo czytam ich stosunkowo, no, ponadprzeciętnie dużo, że tak powiem. Statystyczny Polak czyta mniej i to dużo mniej, zresztą, no, nie trudno. Ale jest to Władca Pierścieni Tolkiena, dlatego że po prostu to jest książka, którą czytałem chyba najdłużej w moim życiu, bo ponad pół roku, więc zdążyła ze mną jechać na wakacje, wydaje mi się, że na Rodos, być w Poznaniu, no bo tutaj teraz u mnie w domu rodzinnym, u babci jakiejś, gdzieś pewnie po Polsce jeszcze była gdzieś wożona po drodze,
Więc myślę, że ta książka zwiedziła ze mną najwięcej świata, dlatego że czytałem ją najdłużej i no pół roku miała okazję tego świata zobaczyć całkiem sporo. Pytanie 12. Lektura szkolna, która gdy miałeś ją przeczytać, zdawała się być koszmarem, ale później ją doceniłeś. No i tutaj generalnie nie mam problemu z lekturami, większość czytałem, ale przez Jądro Ciemności przebrnięcie to była mordęga. Ja czytałem ją naprzemiennie i słuchałem z słuchaniem audiobooka i no to nie jest długa książka, prawda? Ja nie pamiętam, ile ona dokładnie ma stron, ale niewiele i Jezu, ja się tam chciałem zabić, naprawdę. Ja nie potrafiłem tego, no ja tam wegetowałem w zasadzie. Czytałem i mało co do mnie docierało, koniec końców na szczęście coś zostało i uważam, że no sama zawartość jest wartościowa, mówi o ważnych rzeczach, pokazuje ważne przykłady. Przydaje się pewnie, zależnie od tematu na maturze, bardzo, ale no przebrnąć przez nią to była mordęga. Ja no nie wiem, no to nie powinno zająć zdecydowanie tyle czasu, ile mi zajęło i strasznie się przy niej męczyłem. A drugą, taką, której jakby bałem się, że będzie ciężka, to byli Krzyżacy ze względu na swoją jakby wielkość i powiedzmy takie... No głosy z zewnątrz, że Krzyżacy to jest ciężka rzecz do przebrnięcia, ale ja akurat to jest jedna z nielicznych książek, bo właśnie Jądro Ciemności, Krzyżacy i Lalkę słuchałem jako audiobook, a pozostałe lektury wszystkie czytałem normalnie. Ale no historia jakby bardzo mi się podobała. W tym czasie jakby słuchając audiobooka grałem w Minecrafta, więc wszystko, jak tylko słyszę jakiś fragment lalki, to kojarzy mi się z budowaniem szklanego mostu w Minecrafcie na wodzie. Ale sama historia bardzo, bardzo wciągająca, bardzo ciekawa i no doceniam. Jest naprawdę spoczko, jeśli macie okazję czytać, a jeśli nie czytać, to słuchać, to zachęcam. Pytanie 13. Książki nowe czy używane? Generalnie wolę książki nowe, w sensie takie, no niezniszczone, może tak. Jeśli jest używana, ale nie widać śladu używania, to ja bardzo chętnie taką przyjmę. Mi to żadnej różnicy absolutnie nie robi. Zresztą mam tutaj całkiem sporo książek z antykwariatów pozyskanych, więc nie mam problemu z tym, że książka jest używana tak długo, jak poprzedni właściciel o nią dbał, więc no tak, nie mam w zasadzie preferencji, jeśli o to chodzi. Generalnie kupuję nowe, ale używane też mogą być. Pytanie 14. Ekranizacja, która podobała ci się bardziej niż książka. I tutaj podobnie jak z wcześniejszym pytaniem, gdzieś nie potrafię powiedzieć, czy jest taka ekranizacja. Bardziej mam takie, że albo są na równi, jak w przypadku właśnie Władcy Pierścieni, bo no film to jest arcydzieło, książka to jest arcydzieło i jakby mimo, że poruszają troszkę, skupiają się na troszkę innych aspektach tej samej opowieści, to są naprawdę cudem po prostu. Ale zazwyczaj, jeśli już porównuję, to na takiej zasadzie, że film nie odwzorowuje dokładnie książki, są tam jakieś zmienione części fabuły, ale jako osobny byt film jest bardzo dobry i jako osobny byt książka też jest bardzo dobra, mimo że elementów wspólnych mają niewiele i takim przykładem jest zeszłoroczny, wydaje mi się, Player One, jeśli chodzi o film. Książka jest na pewno starsza, ale zarówno film, jak i książka to są cudowne rzeczy i bardzo, bardzo mi się podobały, więc jeśli macie okazję czytać, bo to też nie jest zbyt takie łatwo dostępne, to zachęcam, jeśli macie okazję oglądać, tutaj na pewno nie będzie problemu, to również zachęcam, bo to są naprawdę dobre kawałki sztuki, że tak powiem. Pytanie 15. Czy czytałeś kiedyś książkę, która sprawiła, że poczułeś się głodny? Nie kojarzę. Generalnie jest tak, że może jak wchodzi jakiś
opis wykwintnego jedzenia, to pójdę sobie po coś, że do przegryzienia, ale nie mogę sobie przypomnieć takiej realnej sytuacji, ale jeśli chodzi o ten właśnie efekt, że automatycznie robię się głodny, to jest takie anime, ja za dużo anime nie oglądam, ale jak już oglądam, to właśnie jakieś takie. Shogugeki no Soma, tak mi się wydaje. Shogugeki to jest serial anime, które ma 4 sezony. Ja czekam na albo drugą część 4 sezonu, albo sezon 5, już mi się miesza. Bo to jest coś, że ja po prostu nie jestem w stanie nie jeść czegoś przy tym, albo nie jeść czegoś po tym. I naprawdę to jest ten moment, że ja oglądam odcinek, patrzę do lodówki, no co, mam ketchup, mam ser, prawda, mam makaron jakiś i ja się zastanawiam, jak tu odwalić jakąś super potrawę z tego. Ja tutaj jestem teraz mistrzem kuchni, wiem wszystko i dawaj. I potem jem jakiś makaron z ketchupem, który wcale nie jest dobry, ale no, tak właśnie na mnie działa Shogugeki. Pytanie 16. Czy jest osoba, z której polecenia książki zawsze czytasz? No nie wiem, jest na pewno, jeśli znajomi mi coś polecają, to zazwyczaj po to sięgam, chociaż no takich poleceń za dużo nie ma. A jeśli chodzi o BookTube'a, no to takie standardowe, myślę, P42, Bestsellerki, Karo Kombuk, Ula, to są te osoby, że jak widzę, że coś tam gdzieś się na zdjęciu pojawia, to się mogę zainteresować troszkę jakby bliżej, zbadać, czy warto, tak badam teren, powiedzmy, ale tak, żeby jakby czytać wszystko, co ktoś poleca, to nie, chyba takiej sytuacji nie ma. No i pytanie ostatnie, czyli pytanie 17. Książka, która nie jest jedną z tych, po które często sięgasz, ale bardzo ci się spodobała. I tutaj wymienię Córkę zegarmistrza Kate Morton, czyli moją ostatnią recenzję, ostatni film. Jeśli nie widzieliście, no to zachęcam, tutaj gdzieś na pewno pojawi się odnośnik. I jest to coś, czego zupełnie się nie spodziewałem. Jest to generalnie, wydaje mi się, że to jest powieść współczesna jako gatunkowo, ale no tak do obyczajówki chyba można ją zaliczyć jakoś tak, no jakieś elementy detektywistycznej może, ale no ciężko tutaj określić, a to jest gatunek, po który jakby no nie zdarza mi się sięgać tak, że szukam go namiętnie i po prostu czytam, co tylko wpadnie mi w ręce. A na pewno no, ta książka mnie zachwyciła i polecam ją z całego serca. Także to jest moja odpowiedź na ostatnie pytanie. Tym samym przechodzimy do końca. Także ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że troszkę się o mnie z tego filmu dowiedzieliście. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli jesteście nowi, no to mieliście troszkę okazję zobaczyć, posłuchać troszkę o mnie, o moich opiniach. I jeśli chcecie zostać na dłużej, no to zachęcam was do zasubskrybowania tego kanału. Jeśli film wam się spodobał, no to oczywiście mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę. Oraz jakiś miły komentarz może, proszę. No i to by było na tyle. Dziękuję za wszystkie dotychczasowe suby, łapki i komentarze. No i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!